Wprawdzie porażka 1-4 z katowickim drugoligowcem, ale jak na drugi kontakt z piłką, nie było źle chyba. No wiadomo, że patrząc przez wynik, to tam nie ma co być zadowolonym, aczkolwiek to jest dopiero początek naszych przygotowań. Cieszymy się, że jest dużo czasu, żeby popracować nad sprawą taktyki i obrony na początek, a później daleko idąc, patrząc na całokształt, żebyśmy fajnie wystartowali na wiosnę. No a teraz prosto z Muńskiej udajecie się na kilkudniowe zgrupowanie do Ustronia. Pewnie będzie ciężko. Jak najbardziej, 3 sparingi zaplanowane, codziennie 2 treningi albo trening plus mecz, także do piątku będzie dość dużo wiedzy do przyswojenia, dużo pracy, dużo treningu, także będziemy się poznawać z nowym trenerem, już nakreślił nam swoje założenia, począwszy od defensywy, myślę, że tak zaczęliśmy, więc jest co robić, tak jak powiedziałem, że do marca, do pierwszego meczu jest dużo czasu i z tego się cieszymy, że to nie jest okres letni, tylko zimowy i możemy to swoją grę szlifować. Cieszę się, że podniosłeś ten wątek, nie mogę go nie kontynuować. Jak wrażenia, pierwsze wrażenia ze współpracy z trenerem Dariuszem Ruskiem? No jak najbardziej trzeba powiedzieć profesjonalizm, przygotowanie do zajęć w każdym aspekcie, także nic tylko chłonąć tą wiedzę, uczyć się, pokora, praca i czekamy na efekty w postaci wyników. Zwycięskie otwarcie sparingowe dla GKS-u Katowice 4-1. Pożyteczna gra, sądzę, panie trenerze. Pożyteczna gra, bo z bardzo wymagającym na ten czas rywalem, także bardzo jestem zadowolony, że ten mecz mógł się tutaj odbyć. Mam ogromny sentyment do tego miejsca i w ogóle dla Bielska-Białej, dlatego bardzo się cieszę, że tutaj byłem. Wszystko, co chcieliśmy, zrealizowaliśmy, a i dzisiejsza gra kontrolna, tak jak miała wyglądać, tak wyglądała. I z personalnego punktu widzenia nie da się ukryć, wreszcie zwycięstwo trenera Rafała Guraka nad rekordem. A coś tam jedno na miejskim stadionie pamiętam, ale rzeczywiście jak pamiętam, to rekord mnie często ogrywał i zawsze był dla mnie bardzo trudnym, wymagającym rywalem. No nie ma się czemu dziwić, zawsze dobrze prowadzony cały klub i pod zawsze dobrą opieką trenerską. Także nie ma się co dziwić, zawsze trudny rywal. Sądzę, że przed wiosną 2020 cele GKS-u są jasno określone. No ja bym taki tutaj zero-jedynkowy w tym wszystkim nie był. Mamy robić postęp i to jest najważniejsze. Jesteśmy dużo mocniejsi w wielu aspektach. Po tym zgrupowaniu udało się coś nawet zdobyć więcej niż sam trening. Także drużyna się bardzo fajnie buduje i koncentrujmy się na tym. Za ten progresu życzę. Dziękuję bardzo. Ocena gry rekordzistów, zwłaszcza w drugiej części, w której występował Marcin Czajcki. Znaczy myślę, że mecz był wyrównany, też wynik o tym świadczy, że ta bramka w ostatniej gdzieś tam sekundzie spotkania. Mieliśmy też ze 2-3 dobre sytuacje. Ale myślę, że dobrze, że jeszcze 3 miesiące do ligi, bo na razie jest dużo, dużo do poprawy, szczególnie mówię tu o sobie. Ale co tu dużo mówić, zwracałem na to uwagę w trakcie rozmowy z Mateuszem Waliczkiem, to był wasz tak naprawdę dopiero drugi kontakt z piłką w tym roku. No dokładnie, można powiedzieć, że turniej na rekordzie, rekord Friends Cup i dzisiejszy sparing i dopiero zaczynamy tą całą zabawę. Z jakimi nadziejami przystępujesz do zimowych przygotowań? No mam nadzieję, że zbudujemy się, że tak powiem, może nie jako nowy zespół, ale że naprawdę zrobimy milowy krok do przodu tutaj przy naszym nowym szkoleniowcu i ta runda będzie naprawdę przyjemna, jeśli chodzi o grę i mam nadzieję, że te wyniki też pójdą zdecydowanie w górę. Jako jeden z niewielu rekordzistów miałeś już okoliczność trenować pod okiem trenera Dariusza Mruska. Czego mogą spodziewać się pozostali biało-zieloni? Profesjonalizmu. To myślę, że to jest takie słowo klucz i to nam tutaj na pewno dobrze zrobi. Trener w nas, że tak powiem, zaszczepi swoją postawą przygotowania do zajęć. Sprawi to, że po prostu my też zrobimy krok do przodu i pójdzie to na pewno w dobrym kierunku.